Siemanko, mu do was zajebistą historię. Może pamiętacie najszybszy knockout w historii UFC? Masvidal kontra Askren. Jeżeli nie, to sobie przypomnijcie. The fight clock is brought to you by Modelo. Oh! W pewnym momencie przygotowań wpadły na pomysł, żeby zrobić to na bombardierze. Ćwiczyliśmy to cały czas. Na raz w tygodniu poświęcaliśmy każdy trening, robiliśmy tylko tą jedną akcję. Miałem zacząć od wjeżdżającego kolana Masvidala, nie? Za każdym razem wychodziło zajebiście. Czy to na treningach, czy na rozgrzewce przed walką. Zaczyna się walka, ja zaczynam do niego iść, w tym momencie przyspieszam, bo chcę wyskoczyć, już jestem, nie pamiętam, czy miałem ten lewy czy prawy, już byłem na momencie wyskoku i on wtedy mi wyciąga rękę do przybicia. I to już wiedziałem, że jest koniec walki, że jest po walce, nie? Że już przegrałem. No. I w pizdu i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu.